Hello, my name is Xiaf and I play Pokemon Go. So idę pod kur na kapliczkę, żeby walczyć z zespołem R. Bo są fajne Pokemony, czasami jest Snorlax, więc fajnie. A ja witam w nowym odcinku, jak ktoś nie zrozumiał po angielsku, jak ktoś jest nie umie mówić po angielsku, no to siema, jestem Xiaf, no i gram Pokemony. Właśnie się zrespił Seedot. Złapę go sobie. O, jest Weather Boost, a ja mam questa na Weather Boosta. Więc spoko. Nie był great, ale i tak się raczej złapie. Bo to Seedot. Co? Dobra, dam mu raspberry. Nadal nie rzuciłem Greata, ale się teraz powinien złapać. No, złapał. Catch 5 with Weather Boost. 6 day streak już. Spoko. Strasznie słaby ten Seedot. Dobra, coś tu jeszcze powinno się zrespić przed tym, jak zacznę walczyć. Przed chwilą był ten taki Pokémon pod kapliczką, ale widzę, że Vulpix w krzakach. Dobra, już powinienem móc zawalczyć z zespołem R. Nie wiem, czemu nie mogę. Kurde, no. Muszę się nadal zbliżyć. Dobra, walczę. Zakręcę sobie tylko. Spoko. Daystreak. Feeling like punked. A, czyli ma ground pokemony, czyli ma ziemne pokemony chyba. A zawalczę z tym. Czemu nie? I tak powinienem wygrać. Ratata, nie no, znowu, serio. Ratata. W sensie na pewno wygram. Ale serio, ratata. Ja już wczoraj walczyłem z tym zespołem R. I będzie Snorlax na końcu, z tego co mi się wydaje. Ale ominąłem. Czemu ja nie robię o tak po prostu? Tak się powinno robić. I teraz będzie Snorlax. Chyba. Nie, no kolejny ten. Ratata na ewolucji. Spoko. Dobra, w sumie użyję Dobra, już robię tak jak kiedyś robiłem. Tak mi wychodziło najlepiej. Nawet Greata nie było, ja pierdolę. Ale i tak wygram. Dobra, zobaczę, co będzie, jaka nagroda. Chciałbym jakąś dobrą nagrodę. Win oczywiście, 500 Stardust, tylko 25 na 100. Już zawalczyłem z 25 zespołami R, plus 7. Co będzie? Ratata niestety tylko. 10 CP! Wczoraj złapałem tego samego. Nawet mu maliny nie daje, bo po co? Niech se zaatakuje. Nice. Za chwilę wam pokażę, co wczoraj złapałem. Złapię się. No. Wczoraj złapałem dokładnie tego samego ratatę. Może inna IV jedynie. Zakręcę w sumie tym. Drugi raz. I pokażę wam. O. I widzicie? 10 CP. 10. A ten jest lepszy. Ale 10 CP. Dwa rataty. To one będą na trade'a. Bo nie potrzebuję ratat zbyt dużo. Dobra. I zrespił mi się ten Pidoff. Nie ma Weather Boosta, więc nie łapię. W sumie to miała być właśnie taka jedna nagrywka, więc później to zmontuję w jedno, a teraz kończę film. Elo. Dobra, to jest ciąg dalszy tego filmu. Ogólnie to teraz jest godzina 17:25, a wtedy była godzina no trochę wcześniejsza, ponieważ była godzina, nie wiem, ale było rano,
teraz jest wieczór i planuję zrobić coś takiego, że kręcę pokestopem tak do godziny 18:15 albo coś takiego. No i planuję tak sobie ciągle ten kręcić i zobaczę, ile będę mieć pokeboli. Na razie mam 24 pokebole, 21 great boli i 9 ultra boli, więc... No więc zobaczymy, jak to będzie po tym. Złapię sobie te dwa sromisze. No bo... To są fajne. Sromisz, łaskałcz. Spoko. Za chwilę będę mógł ewoluować, więc... Hopipów nie łapię, bo mi się nie chce. I za chwilę w sumie sobie zewoluujemy sromisza. Czemu nie? Złapany. Sromisz. Aparice. No słaby, więc tego na pewno nie będę ewoluować. No i zobaczę, jakie pokemony mogę ewoluować. Znaczy sromisze. Dobra, zobaczę. Tego grzyba? Czy tego sromisza? Tego grzyba. Tego usuwam. Grzyba. A, bo za 50 jest ewolucja. Dobra, nieważne. Hopip. W ogóle jest jakiś Pokemon w krzakach i nie wiem, co to jest, ale on mi się już od dawna pokazuje i nie mogę go złapać. Nie wiem, co to w ogóle jest, ale... Po prostu nie wiem, gdzie on jest. Dobra, widzimy się za chwilę i będę po prostu mówić, kiedy będę łapać pokemony. Na razie mam pokeboli. Pokeboli 22, 21 great boli i 9 ultra boli, więc to jest mój początek, a koniec pokażę wam później. A teraz będę robić cięcia i chyba poszukam tego pokemona fajnego. Więc cięcie. Dobra, załóżmy, będę kręcić do 17:30 i zobaczymy później, ile będę mieć pokeboli. Teraz straciłem jednego na złapanie Hopipa jednak, ale zobaczymy, ile będę mieć po końcu. Po prostu będę kręcić godzinę pokestopem. Zrobię dokładnie taki sam film, tylko zrobię ten film z Jimem, bo z Jima jest więcej rzeczy, więc o 18:30 powinienem skończyć ten challenge. Okej, postanowiłem jednak, że to będzie kościół, gym. Więc pierwsze kręcenie. Jeden pokeball. Oczywiście to zależy też, czy wam będą wypadać pokebole. Ja mam nadzieję na najwięcej pokeboli, ponieważ no, pokebole są spoko. Też bym chciał w sumie Podkin za 200 i revive'y. Słaby. I właśnie zauważyłem chyba nowego Pokemona, którego nie miałem. Nie Drillbull. O, ten. No ja tego nie miałem. 700 CP. Spoko. Złapię z Pineappem. I na Ultra Ballu. Zobaczę, jak się łapie. Okej, czyli coś takiego. Nie wiem, czy on atakuje. Wolę zaczekać. Dobra, nie widzieliście tego? Chyba nie atakuje. Nie wiem. Nie widzieliście tego rzutu? Dobra, złapał się. Register to Pokédex. Kranidos. Nie wiem, co to jest, ale... Dziwne jest strasznie. Taki... Nazwę go Metalozaur. Bo jest taki metalowy i czy tak wygląda, jakby był metalowy, bo on nie jest metalowy. O, i Drillbull. Cyklon robiłem w trade'a i mi wyszedł Lucky Drillbull. Więc spoko, chociaż teraz właśnie stracę trochę pokeboli. Więc zobaczę, ile będę mieć pod koniec challenge'a. Ale teraz trochę tych pokeboli się straci. 17:33, no to do 18:30 będę kręcić. Drillbull, Waskouch. Ja sobie zbieram candy do ewoluowania. No, dobry Drillbull, więc... Zostawię go sobie.
Albo w sumie nie. Jest jeszcze... Nie chciałem Mr. Mime'a. 743. Czy Shelder jest lucky? Nie jest lucky, ale sobie złapię. Dobra, zobaczę ile CP Roselia. 1400... Dużo nawet. Z Raspberry. Great. Spoko. No teraz w sumie trochę stracę tych pokeboli, więc tak naprawdę nie wiem, czy mogę liczyć to jakby... To załóżmy po wszystkich złapaniach. Powiem wam, ile mam pokeboli. Zobaczę, ile będzie miała... No, nawet spoko. Ta mucha... Nie, kurde, Mr. Mime. Dobra, to Mr. Mime nie łapie i tak. Spinarak. Spinaraka se złapię, bo chcę candy. No i co? Robię cięcie, bo będę robić cięcia. Już pierwszy raz zakręciłem, za chwilę zakręcę drugi. I tak ciągle. A więc cięcie. Nie mogę drugi raz. Pewnie za chwilę już będę mógł i pokażę wam teraz mojego Lucky. Tego właśnie, co ostatnio zrobiłem. Dobry drill ball. Nawet bardzo. Więc go będę ewoluował chcieć. Chcieć ewoluować, co ja gadam. A za chwilę będę mógł zakręcić Poke Gymem. O, już mogę. No to drugi raz teraz zakręciłem, ale teraz się posypało. Dobra, załóżmy, że zaczynam. 22 pokeboli, 21 great boli i 8 ultra boli. No to robię cięcie. Drugi raz. 3. raz. Dużo pokeboli. 4. raz. Prawie same pokebole, spoko. O kurde, owca jakaś. Spoko. Łapię ją. Jeszcze tam widziałem jakiegoś spajka. Jeszcze tu jest spajk, złapię go. Jakby co, mogę się pomylić w liczeniu, ale no... Mi się wydaje, że teraz chyba mówiłem... 4. raz, teraz będzie chyba 5. Chyba mogę już 5. raz, a jeszcze nie. Jeszcze minuta chyba. I 5. raz. Trochę za głośno. 5. raz albo 6. Chyba 6. I zrobiło się już ciemno w Pokemonach i normalnie też się zrobiło ciemno, ponieważ jak tu przyjeżdżałem to było jasno. Nawet mają boosta księżycowego. Znaczy nocnego. Jak tu przyjeżdżałem, no to było jasno, a teraz jest zimno. O, właśnie się lampy zapaliły. I chyba tak jakby... O kurde, uciekł mi Seedot. Po prostu tak trochę nie mam bluzy za sobą i jestem w samej bluzce, więc nie wiem, czy za chwilę będę wracać, ale robię challenge. Do 18.30 tu będę. Już się ściemnia, jak tu jechałem, było jasno, ale to już mówiłem. No i teraz widzimy się, jak zakręcę 7 albo 6 raz, chyba 7. Jak ja to powiedziałem, tego nie łapię. Łapię tylko pokemony, które chcę łapać. 7 chyba raz. Chociaż nie wiem. Trochę już jest zimno, ale... No do 18.30 będę kręcić. Dobra, jeszcze taki bonus. 100% IV. Ewolucja. W ogóle już jest zachód słońca i za chwilę będzie tak ciemno, ale spoko, bo jeszcze 2 kręcenia i będę wracać. Albo 3, coś takiego. Fajnie wygląda strasznie Pokémon. Register to Pokédex. I chciałbym 1500 CP. 1200, no kurde. Szkoda trochę. Ale fajnie wygląda. I ma 100% uprise, więc jest spoko. No a ja za chwilę znowu będę kręcić Pokestopem. Oczywiście w gymie.
kolejny raz zakręciłem i nie wiem, który to już jest raz, ale 18.20, czyli jeszcze dwa razy zakręcę i już będę wracać. I kolejny raz, nie wiem już który, ale ja tu jestem bez bluzy ani kurtki, więc trochę dziwnie. Ostatni raz za chwilę już zakręcę i będzie koniec challenge'u. Przez godzinę kręciłem pokeballami, a teraz pokażę wam, ile mam pokeballi, greatballi i ultraballi. Pokeballi mam 42, jak zaczynałem miałem nie wiem ile. Greatballi też nie wiem ile i ultraballi też nie wiem ile, ale wy chyba pamiętacie, bo chyba pamiętacie. Więc no zobaczcie, nie wiem czy to się opłaca, bo ja tu siedzę godzinę, tak trochę mi jest zimno. I jeszcze siedzę bez żadnej bluzy ani kurtki, więc no trochę dziwnie. O, Chikorita. Złapię ją sobie z pineappem, bo chcę mieć candy do Chikority. Chikority, czy no, nie wiem jak się ją wymawia. Złapała się, spoko. Zobaczę ile będę mieć candy, bo chyba będę mógł ją nawet ewoluować. No niezbyt, bo niedawno ewoluowałem. Dobra, no to jeszcze 4 minuty, no i będzie koniec challenge'u. I ostatni raz kręcę. I przez godzinę kręciłem pokestopami w gymie, czyli gymem. A teraz pokażę wam, ile mam pokeboli, ile greatboli i ile ultraboli. Przed chwilą zmarnowałem trochę, więc no. Ale tyle udało mi się uzbierać. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Ja sobie zobaczyłem i tak w sumie to chyba się to nie opłaca, więc nie robiłbym tego drugi raz. A szczególnie jakbym został przy pokestopie, to już w ogóle. Teraz jest tak ciemno i tak zimno. Serio, jak ktoś mi nie wierzy, że ja jestem w samej bluzie, no to nie wiem. Ale jest mi tak zimno, ja w ogóle nie mam bluzy, mam samą koszulkę. Normalne w ogóle, nie mam żadnej kurtki ani bluzy w ogóle. A jest zimno i ciemno, więc to jest koniec. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że oglądaliście do końca. Elo. Dobra, właśnie byłem już przy Orliku, a nagle się zawracam, bo widzę nowego Pokemona, którego nie mam, więc sobie złapię go. Żeby mi nie uciekł, rzucę nawet Great Ballem. Nie mam go jeszcze, a jest dziwny, więc chciałbym go mieć. Raz, dwa, trzy. Byłem już pod Orlikiem, ale się wróciłem tutaj. Tepig, spoko. No wygląda jak taki, nie wiem w sumie. Zobaczę jaki uprise. Słaby, a więc jeszcze zobaczę, czy w jednym miejscu są shiny i to nagram, albo jakieś dobre pokemony. I kolejny raz kręcę gymem. Dobra, teraz już na serio prawie koniec odcinka, tylko pokażę wam, czy będą shiny. Nie ma shiny, a więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych filmach. Elo.